Siemanko, ja jestem Sebon, witam Was w kolejnym Hot Wheelsowym vlogu. Dziś lecimy na piaseczyńskie targi modeli samochodowych. Jest to pierwsza edycja takich targów. Zobaczymy, co ciekawego uda nam się tam zobaczyć, a może też kupić. Także zabieram Was razem ze sobą i zrobimy taką małą relację z tych właśnie targów. Thank you.
Okej, także mała relacja z targów. Mi udało się kupić tylko dwa, bo dzisiaj skromnie, dwa miejniki, ale za to bardzo fajne. No targi mega świetne, naprawdę. Tyle modeli, które bym chciał mieć, że oj, dobrze, że nie brałem portfela, bo wyszedłbym stąd goły i wesoły. Co prawda bogatszy o wiele jakby modeli, ale naprawdę świetnie, że w Piasecznie coś takiego się dzieje blisko mnie, więc ja się jaram, a w domu pokażę Wam właśnie te dwa prosiaki, które udało mi się kupić. No i dobra, jestem już w mieszkaniu i muszę powiedzieć, że targi były mega udane. Oto dwa mainy, które udało mi się kupić od znajomego, który miał właśnie stoisko na tych targach, także serdecznie pozdrawiam. I są to dwa takie prosiaki GT trójki 911. Bardzo fajne mainiki, chciałem je w sumie mieć i jako, że znalazłem je właśnie u znajomego, to za fajną cenę udało mi się je przytulić. No i co do targów jeszcze mogę powiedzieć, to, że bardzo dużo osób było. I z tego miejsca chciałbym bardzo serdecznie pozdrowić oraz podziękować całą ekipę Florida Diecast, którzy byli organizatorami oczywiście tych targów. Zapraszam do nich na TikToka, gdzie możecie oczywiście obejrzeć różne materiały odnośnie Hot Wheelsów. No i co? Ja czekam oczywiście na kolejną edycję tych targów, na pewno się na nich pojawię i wydaje mi się, że przy kolejnej edycji zrobię o wiele większe zakupy, no bo naprawdę na tych targach jest w czym wybierać. Także ja Wam oczywiście serdecznie dziękuję za oglądanie tej krótkiej relacji z tych targów. No i oczywiście śledźcie Florida Diecast, żeby nie przegapić kolejnych edycji właśnie tych targów.